Witam wszystkich. Obiecamy Wam, że coś powiem o T-Blade'ach. Ostrza typu T-Blade. Tutaj tak to wygląda. Wynalazek od iluś tam już lat na rynku. Wcześniej na tym nie jeździłem, ponieważ miałem stare buty. Zostały mi. Postanowiłem ich nie sprzedawać, nie wyrzucać, tylko przenitowałem sobie płozę. Płoza to jest to białe, nie mylić z tym tutaj. Przenitowałem sobie płozę, standardową płozę firmy Bauer, no a taką właśnie do T-Blade. Z czego to się składa? Dziwnie to wygląda. Składa to się tak naprawdę z trzech elementów, a nawet z czterech czy pięciu, ale to już mówię. To, co widzicie, to czarne od góry, to jest ostrze. To jest to. To kupuje się oddzielnie. Całość to jest plastik twardy. Tutaj z wierzchu jest blaszka. Blaszka ma, ja wiem, grubość może milimetra. Blaszka z jakiegoś tam twardego metalu, super twardego, nie wiem, kosmicznego, ale dobrego, która jest ostrzona fabrycznie na zadane parametry. Jest to wszystko w plastiku zatopione. Na boki trochę chodzi, skręca się trochę wzdłużnie, ale tutaj, jeśli chodzi o giętkość, tutaj podłużno, nie zgina się, bo to żeberkowanie zapewnia sztywność. Tu się leciutko są jakieś takie czuć, że można to wygiąć i poprzecznie, ale wzdłuż już nie idzie. Nie czuć tego na lodzie. Ja jestem ciężkim łyżwiarzem, jeżdżę, nic mi tam się nie wygina i także od razu mówię, że jeździ się na tym w miarę, nic się tam nie gnie i nie amortyzuje. Nie. To jest jedno ostrze. Do tego są stabilizatory. To są te elementy tutaj te chromowane. To jest plastik jakiś taki polakierowany. Akurat w moim przypadku na taki kolor chromu. Co jest charakterystyczne? Charakterystyczne jest to, że są tutaj śrubki. Śrubeczki. Tutaj są nakrętki, jakieś takie zatopione w tych plastiku i to nie wypada. Czyli to po rozkręceniu nie gubi nam się, nie musimy tego szukać. Rozkręcimy, to jest z dwóch stron zakładane, rozkręcamy, wszystko się trzyma kupy, skręcamy z powrotem. To jest akurat fajne i wygodne, że się jakiegoś bałaganu nie robi, upadnie nam gdzieś śrubka, musimy ją szukać. Nie, jest to wszystko razem. Stabilizatory. I sama płoza, to białe tutaj płoza. Płoza po zdjęciu wygląda tak. Sama płoza, białutka, przynitowana na bucie Bauera. I już. I jeszcze jedna część jest taki drobiażdżek. Tu taki element ozdobny. Taki element ozdobny, taka spinka to się zdejmuje, można inny kolor założyć. Tylko tyle, kolorek. W ogóle no zaletą tego dla niektórych może być kolorystyka, prawda, że te stabilizatory mogą mieć różny kolor, te ostrza też chyba są białe, czarne, białe i czarne. Tu są w ogóle różne kolory, zielone, czerwone, przeróżne, można sobie tu dopasowywać płozy. Płozy też są w różnych kolorach. To taki bajer, że można sobie to skustomizować tak, jak się komu to podoba. Taka zabawa. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, czyli ostrze. A w ostrzu najważniejsze jest ta blaszka. Ja takich ostrzy, słuchajcie, kupiłem sobie 3 komplety. No, tak trochę z przymusu, bo jako pierwszy zakup, jak przenitowywałem w Sport Rebel płozę, to nie mieli takich ostrzy, jakie chciałem. Była MK 21 mm i taką wziąłem, bo innej nie było, którą bym mógł brać pod uwagę. Jakie są w ogóle
oznaczenia tych ostrzy, bo na to trzeba zwrócić uwagę. Oznaczenia ostrzy mamy tutaj, nie wiem, czy to będzie widać. 272, prawda? 15 na 207, MK 15, 272. Co to oznacza? MK, tu gdzie jest MK, mogą być trzy litery. S, L i M. S, najmniejszy promień skrętu. LK, troszkę większy promień skrętu. MK, troszkę większy promień skrętu. I LK, największy promień skrętu. Ja LK nie mam, mam SK i dwie MK. SK, czyli tą o najmniejszym promieniu skrętu. Byłem ciekawy po prostu, jakie to są odczucia. Druga cyfra, w tym przypadku u mnie 15, to jest profil ostrzenia, rowka, promień ostrzenia w milimetrach, 15 mm. I trzecia cyfra, 272, to jest długość płozy, to jest ta długość tutaj. Zależnie od numeru buta, płoza będzie większa, mniejsza i to jest ta długość stała dla danego buta. Tutaj się nie ma nad czym zastanawiać, co założymy, takie będziemy kupować. Ja mam 272 mm i tak i interesują nas tylko dwa pierwsze oznaczenia, czyli literka i liczba. Literka to promień skrętu, S, M i L i cyfra i promień rowka, o którym już tam kiedyś mówiłem, w milimetrach. Co ja mam, na czym ja jeździłem? Jeździłem na MC kupionej trochę z przymusu MK 21 mm, czyli płytki rowek, czyli średni promień skrętu, płytki rowek, prawda? To było pierwsze. Potem dokupiłem jeszcze dwa ostrza MK 15 i SK 15. Też 15, bo w to celowałem i kupiłem sobie dwa promienie skrętu, żeby to porównać. I trochę Wam o tym opowiem. Może tak, jakieś takie pierwsze wrażenia, jak założyłem T-Blade'y na nogi, wyszedłem na lód. To pierwsze wrażenie miałem takie, że ciągną mocno napięty, czyli trzeba się mocno pochylać do przodu w porównaniu z taką fabryczną stalką bauerowską. Trzeba tak, że jak jadę, to jakby sam T-Blade troszeczkę ciągnie napięty. Trzeba mocno skupić się troszeczkę i jednak pochylić do przodu. To dobrze, to wymusza jakąś tam pozycję, pochylając się do przodu. Ale jest takie wrażenie, że leciutko mają przesunięty środek ciężkości do tyłu te T-Blade'y. No, tak jest i już. Nie umożliwia to jazdy, nie wiem, w niczym to nie przeszkadza, wystarczy się trochę przestawić i jest ok. Takie najważniejsze wrażenie, no to precyzja naostrzenia tych ostrzy. No jest fantastycznie, są naostrzone. No, poślizg, jazda na nich, no bardzo fajnie się jeździ. Muszę powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem wynalazków jakichś takich marketingowych zabiegów, a tutaj no od początku dobre wrażenia, pozytywne, trochę nawet mnie zaskoczyły, że aż tak fajnie. Naprawdę ostre, naprawdę równe, no super, jeśli chodzi o te ostrza, to super. Teraz tak, jak balans, to już Wam powiedziałem, że ciągną troszeczkę na tył. Teraz tak, jak one się zachowują w skrętach? No to takie ogólne uwagi do wszystkich tych typów, tych L-ek, M-ek, S-ek i tak dalej. W skrętach wydają przedziwny odgłos. Jakiś taki, no jakby, ja to mówię, jakby startował F-16, jakby przelatywał nad głową. Po prostu jest taki zgrzyt. Nie jest to zgrzyt plastiku, bo mogłoby się wydawać, że tutaj ta blaszka jest bardzo cieniutka i w momencie, kiedy zakrawędziowuje, że blaszka, że ten plastik tam coś trze o lód. No nie, to nie to, bo nawet przy lekkich skrętach jest ten dźwięk. Mi się wydaje, że to jest jakość stali, jest ta stal tak twarda, że ten lód tak chrupie po prostu pod tym ostrzem. To jest taki efekt podobny
Jeździłem kiedyś miałem takie stalki karbonowe. No, oczywiście były metalowe, a miały powłokę boczną karbonową. Po prostu czarne. O, tu chyba nawet tutaj mam założone. No już trochę się zda, ten karbon zszedł. Czarne stalki karbonowe i ten karbon na krawędzi nadaje twardość stalce karbonowej czarnej i to jest podobny efekt. Tu jest większy. To jest coś takiego, że jak się skręca, to po prostu czuć, jak ten lód chrupie, jak jest gryziony. Nie wiem, jak to określić. Ludzie się oglądają, co się dzieje. No, jedziesz, skręcasz, a każdy, co to? No to ja jadę. I to się wszystko tak śmiesznie to wygląda. No nie ma osoby, która by się chyba nie obejrzała, bo naprawdę no to jest trochę takie przerażające. Przy mocnym skręcie nawet nie trzeba mieć dużej prędkości, ale jak jest porządnie, fajnie skręt zrobiony, to nie jest hamowanie. Ja nie mówię o poślizgu. Ja mówię o wycinaniu w lodzie skrętu. No, odgłos jest gdzieś tam na filmie było, którymś na Tipladeach jakiś film tam nakręciłem i słychać tam, zwracam na to uwagę, F16 coś tam napisałem, że to taki odgłos jest. No to jest przedziwne. No, ta kamera nie oddaje tego, jaki to jest odgłos, a to jest bardzo fajnie. To jak się jedzie, to daje takiego poweru i takiego coś tutaj się w środku dzieje, tu w serduchu, jak to tak się skręca. Także fajnie. Bardzo fajny efekt. Może nie do gry w hokeja, bo wtedy wszyscy tak skrzypieli, to by było w ogóle krążka, by nie było widać, nie byłoby słychać chyba, co do siebie hokeiści tam ewentualnie pokrzykują. Nie wiem, czy by kibiców było słychać. A to taki żarcik. Także fajnie, ten odgłos jest taki no nie do podrobienia. Teraz tak, jak się na tym skręca? Skręca się na tym zajefajnie. Naprawdę. Jak jest nowe ostrze, jak się wchodzi w skręty, to po prostu szczena opada. Opada szczena. Jakby to określić, no jak jestem w skręcie, to czuję, że jestem tak zaczepiony w lód, że bez problemu mogę sięgnąć ręką lodu, nie schylając się po przysłowiowe kartofle. Mogę dotknąć dwoma rękoma lodu. No, trzymają naprawdę w tym skręcie. Nie wiem, czy to ten dźwięk tak wpływa na psychikę, no, ale trzymają. No, nie przewracałem się na tym, nie przewracałem się. Skręcałem naprawdę agresywniej i bardziej się wychylałem w skrętach niż na stalkach bauerowskich. I te skręty mnie zauroczyły. Hamowanie, nic dodać, nic ująć. Fajnie hamują. Na pewno warto umieć już hamować, dlatego że one, z racji, że są bardzo ostre, to jak się hamuje, to słychać, jak to też skrobie lód. To jest takie. To widać, ile zbiera śniegu przy hamowaniu, ile zbiera lodu bokiem. Widać, ile śniegu się usypuje. No, dużo tego śniegu powstaje przy hamowaniu. Po prostu one są tak ostre, tak twarde, że jest, nie wiem, no dwa razy tyle tego śniegu, niż jak po przy hamowaniu na stalce Bauera. Także to hamowanie fajnie wychodzi. Nie ma z tym problemów, nie ma haczenia. Z racji, że ostrza są bardzo precyzyjne, nic nie haczy, nic się nie dzieje. Jeśli wiemy, co mamy na nogach, czy mamy 15, czy 21, czy jakąś dziewiątkę, wszystko się hamuje, wychodzi. Wiadomo, przy dziewiątce troszkę więcej koncentracji. Także hamowanie jak najbardziej. Ja na początku myślałem, że z hamowaniem mogą być problemy na przykład na esce, bo profil będzie bardziej tutaj okrągły i styk z lodem będzie krótszy, więc będzie się bardziej zagłębiała łyżwa w lód i że mogą być z eską problemy. Nie, trochę na tej esce pojeździłem. Nie odczułem jakiegoś specjalnego dyskomfortu. Teraz, jeśli chodzi o ESL, różnica w skręt S
SK i MK, przepraszam, tam o LC mówiłem. Jeśli chodzi o SK, MK, różnica w skrętach. No SK, najmniejszy promień, skręca bardzo ochoczo. Na małych prędkościach można robić krótkie, mocno pochylone skręty na małych prędkościach. Ona bardzo fajnie skręca, tylko to przestaje być nawet fajne, bo po prostu te skręty są takie ciaśniutkie, takie malutkie. Nazwałbym je takie miniaturowe, już powstają te skręty. No jednak na MC te skręty są takie fajniejsze, pewniejsze. Można tam trochę pobawić się samemu w regulację tego skrętu, czy ma być dłuższy, czy krótszy. SK wymusza ten skręt na krótko. Nic tam nie ma tutaj z czego wybrać wydłużenia tego skrętu. Po prostu zagłębia się w lód i wycina tyle, ile fabryka dała, jeśli się nie zerwie przyczepności. Tak, w MK-ach te skręty, jak dla mnie, wychodzą fajnie. W ogóle to, co ja Wam tutaj opowiadam, to jest tylko moja opinia. Tam każdy może sobie wyrobić jakąś inną opinię, prawda? Ja mówię to, co jak mi się jeździło i co ja o tym myślę. Także nie piszcie w komentarzach, że tam nie wiem, nie, czy nie znam się. Ja piszę to, co ja opowiadam Wam o tym, co ja odczuwałem i jak oceniam te ostrza. Tak, te ostrza są fajne do skrętów. Na pewno, fajnie się skręca. Footworki fajnie wychodzą. Nawet na jakimś tam, na tej 15 też fajnie. Dlatego, że krawędzie są ostre, precyzyjne. Fajnie w pionie, fajnie się prowadzi łyżwę. Ona ładnie wybiera sterowanie. Jak sterujemy nogą, to łyżwa się słucha. Taką jedną z takich podstawowych zalet w ogóle ostrzy typu T-Blade jest ich waga. To jest lekkie, to jest leciutkie. W porównaniu ze stalką Bauera to jest sam plastik. Tutaj jest troszeczkę tej blaszki, no ale tak jak w Bauerze to wszystko jest metal, a tutaj jest tylko sama krawędź. Popatrzcie, jak to wygląda. Sama blaszka tutaj taka. I to jest tylko to waży. Reszta to jest plastik. Także mając te blade na nogach, to jest no leciutkie. No jak to jest ważne? No wystarczy, że powiem, że Bauer robi taki droższy model stalek, gdzie połowa stalki jest wzdłuż. Nie wiem, tu jest przepołowiona ta stalka. Część jest stalowa, część jest aluminiowa. Stalowa część od strony styku z lodem. Tutaj jest dodane już aluminium, tylko po to, żeby zdjąć tam 30% wagi z czegoś takiego metalowego. Także tam Bauer na bucie już nie ma co, bo ten but i tak jest lekki. Także próbują ścinać wagę na stalce. A tu po prostu plastikowe i jakaś blacha. Blaszka naostrzona, ale fajnie to wygląda. Teraz tak, z takich odczuć, jak jeździłem, to powiem tak. Piszą wszędzie, mówią, że to wytrzymuje 2-3 razy dłużej niż, bo to jest dosyć ciekawe, niż bauerowska stalka. No mi wyszło przy mojej jeździe, przy mojej wadze. Tak mniej więcej oceniałem, 7 godzin jeździłem na tych MK-ach 15-kach. Jeździłem około 7 godzin. I już po 7 godzinach w skrętach potrafiła mi wyskoczyć łyżwa. Już mi pięta wyskakiwała z lodu. Już po 7 godzinach jakieś ewolucje polegające. Może nie footworki takie, które nie takie footworki, które polegają na, gdzie nogi są cały czas, łyżwy są pochylone i cały czas są zakrawędziowane, ale footworki, gdzie trzeba się precyzyjnie przełożyć leciutko z jednej krawędzi, przełożyć się na drugą krawędź przy niewielkim pochyleniu. Tu już czułem uskoki, czułem, że po 7 godzinach to już nie jest nowe. No, tak najprościej powiedzieć. Po 7 godzinach już czuć, 6-7 godzin czuć, że to nie jest nowe. I to tak chyba najlepiej podsumuję, co nie znaczy, że jest tempe.
Można skręcać, ja mówię o jakichś skrętach naprawdę ekstremalnych, ja zawsze jak skręcam, no to tam wiadomo, wychylam się mocno i w tym mam zabawę, bo do jazdy takiej zwykłej, zakręcania też ostrego, to jeszcze na długo pewnie starczą. Ale ja zacząłem po 7 godzinach tracić troszeczkę do nich serducho, bo serducho do nich miałem od początku, jak szedłem na łyżwy i miałem łyżwę taką i łyżwę taką, to się musiałem chwilę zastanowić przy drzwiach, które łyżwy biorę. No to samo mówi, że jednak coś jest w tych T-Blade'ach, prawda? Miałem świetną zabawę do pewnego momentu. Już troszeczkę uważam te M-ki 15 po 7 godzinach już za troszeczkę przejechane. Mam S-ki 15, no one te wymuszają te ciasne skręty, już tym się tak nie bawię. I mam te M-ki 21 jeżdżone może 3 godziny. No płytki rowek. Do zabaw nie za bardzo. Do szybkiej jazdy tak. Więc to zużycie się pojawia. Wiadomo, że ono się nie pojawia w jednym momencie, tylko ono się pojawia od pierwszego wejścia na lód. Od pierwszego wejścia na lód ta stalka pracuje i traci swoje właściwości fabryczne. Trzeba się z tym pogodzić, nie ma na to rady. I w pewnym momencie każdemu z nas po innej liczbie godzin będzie się wydawało, że one tracą swoje właściwości. Ja oceniam je na 7 godzin dla mnie. Jakie są zalety T-Blade'a? Tak podsumowując, zalety. Fajnie skręcają, fajnie robi się footworki, fajnie się hamuje, bardzo są precyzyjnie naostrzone, super są naostrzone i to wszystko jest fajne, dopóki to jest ostre. Jak przyjdzie ta godzina próby, no to już to troszeczkę przestaje być fajne, zwłaszcza, że nie mogę z tym pójść do ostrzalni i tego poprawić, prawda? Czyli powoli żegnam się ze swoimi ostrzami za 80 kilka złotych czy 90. Ale wbrew pozorom brak ostrzenia może być też zaletą. Jeśli mamy daleko do serwisu, nie mamy gdzie naostrzyć, na pewno nie każdy będzie czuł to po 7 godzinach, może po 14, może po 40, no nie wiem. Jeśli mamy daleko do serwisu 100 km, 200, to ma sens, bo mamy dłużej ostre łyżwy. Mamy naostrzone precyzyjnie, super i nie musimy ciągle co tydzień jeździć tam i ostrzyć tego. Jeszcze coś miałem na końcu języka, żeby wam powiedzieć. No i ten brak ostrzenia też jest wadą, no, dla takich ludzi, którzy mają blisko serwis i no szkoda, że to się tak zużywa. A chciałem powiedzieć o jednym, że tutaj jeszcze wadą jest dobór ostrzy, czyli tak, dobrze, chce się przesiąść z Bauerek na T-Blade'a. I teraz jakie kupić? No właśnie, jakie kupić? Ja celowałem M15, bo jeżdżę na 15 mm na bauerkach, więc wziąłem środkową M-kę i 15 i uważam to za taki odpowiednik. Czyli M15 to jest taka standardowa łyżwa Bauera ze sklepu, naostrzona na 15 mm. To ten balansik tylko tam się różni troszeczkę do tyłu, ale to jest mniej więcej to. I teraz jakbyśmy chcieli sobie porównać ostrza takie, na jakich nam będzie najfajniej, no to jak porównać? Jak jeden komplet kosztuje 80 zł czy 90, no to co kupić? Dwa komplety, trzy komplety, będę jeździł na jednym. Ja kupiłem trzy, bo ja dużo jeżdżę. Jest to moja pasja na próbę, do wypróbowania, do zobaczenia z ciekawości. Pojeżdżę i na tym, i na tym, i na tym. Na wszystkim świetnie się bawię. Z każdego coś wyciągam fajnego i każde z tych ostrzy ma swoje wady i zalety. Ale dla takiego zwykłego łyżwiarza niedzielnego, no to będzie jakiś problem, prawda, co on sobie kupi, bo może być, że zakupi nie takie ostrza, będzie mniej zadowolony, a w przypadku zakupienia jakiegoś innego już byłby zadowolony. W przypadku stalek Bauera idę, zmieniam sobie promień ostrzenia do serwisu,
płacę tam 7-10 zł i mam już coś innego, a tutaj 9 dych, no na Allegro sprzedać, wymienić. Koledzy, jeśli jest jakaś grupa łyżwiarzy mająca ten z tą samą długość, można się wymieniać, prawda? Można to próbować, kupić sobie różne, każdemu coś podpasuje, popróbować od kolegów. Ale to jest taka wada, że tutaj dobór pod siebie P-Blade'a może sprawiać problemy finansowe, niestety ból głowy. Jakie są wady? Wadą jest na przykład ilość części składowych. No, słuchajcie, to. Klucz do skręcania tego, to jest taki plastikowy kluczyk, taki trójząbek, który wkładamy tutaj w dziurkę. O, takie trzy są, prawda, dziurki, to się wkłada i się kręci leciutko, tego nie dokręca się mocno. Plastikowy wystarczy, taki kluczyk pewnie na drukarce 3D można sobie wydrukować. Także ilość tych części jest taka trochę, biorąc pod uwagę stalkę Bauera, wypinacz do stalki, czasami można cyngiel ręcznie wyjąć, prawda? No tutaj to są śrubek, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrubek, prawda? Sześć śrub to się składa, wszystkie sześć trzeba przykręcić. No taka graciarnia trochę, czyli ilość tych części składowych. Do gry w hokeja to się chyba raczej nie nada, dlatego że tyle tych części składowych, gwinty, śrubki, uderzenie krążkiem, to pewnie się zniszczy. W hokeja pewnie to się nie będzie dodawać z racji odporności plastikowych części. Wadą tego jest na przykład jeszcze to, kochani, że to ostrze, no jest, ono jest fantastyczne, fajne, super materiał, ale nie daj Boże, nadepniemy gdzieś na beton, spadnie nam ochraniacz, uszkodzimy sobie, no i 80 zł poszło do kosza, bo już będzie stępione, uszkodzone, także mocno trzeba pilnować dobre ochraniacze. Powiem Wam, że te ochraniacze, takie jakie ja mam na sprężynce, one się tak trochę średnio sprawdzają, bo coś tu zaczepia. Tutaj tu jest bardzo szeroko, tu zaraz za ostrzem robi się szeroko i ten ochraniacz jakoś tak tutaj zachodzi na to, on chrupie pod nogami, da się chodzić, nic się nie psuje, ale jakieś takie jakby niedostosowane są do tych blade'ów, ale da się przejść, da się chodzić, nie spadają. Trzeba pamiętać, żeby zawsze używać ochraniaczy, bo to ostrze zniszczy nam się w szatniach, gdzie jest kwarc, piasek, ludzie chodzą w butach. Nie chodzimy bez ochraniaczy. Szkoda po prostu tej kasy wydanej na te ostrza. Także to też jest taka wada, trzeba tego pilnować, i żeby się nie zniszczyło, bo każdy wchodzi w grę zakup nowego. No wadą jest cena oczywiście, 80 zł. Jeszcze co tak zauważyłem, na przykład, że schodzi kolor ze stabilizatorów. Chrom, prawda? Widać, że tutaj przy śrubce górnej ten chrom już coś tam odchodzi, jakaś farba odpada. Nie wiem, czy jakby to było czerwone, czy jakieś inne, czy też by odpadała i wtedy to już wygląda nieestetycznie. Czyli wygląda fajnie, dopóki nie schodzi farba i tak dalej. No i to chyba tak wszystko o tych T-Blade'ach. Swoje wady, swoje zalety. Jeszcze tak ze swojej strony dodam do takich freestyle'owych rzeczy, że tutaj to jest czubek, że ten czubek jest taki bardziej półokrągły jakiś niż w bauerkach. Tak jak w bauerkach stójeczkę na paluszkach robię sobie, prawda, bez problemu, tak tutaj trzeba czujnie, bo ucieka. Kwestia może przyzwyczajenia, wyćwiczenia, gdzieś tam złapania tego balansu. Jest to po prostu inaczej wyprofilowany ten czubek. Na piętach jest troszkę łatwiej, na piętach stanąć jest troszeczkę łatwiej, bo pewnie jest tutaj mniejszy promień i łyżwa bardziej wchodzi w lód. Także to takie, co mi się jeszcze rzuciło w oczy z tymi stójeczkami. Generalnie Cię polecam. Polecam. To nie jest jakiś marketingowy bełkot. Jeździ się na tym fajnie. To tak jakbym Wam powiedział, czy Ferrari, czy Bugatti. Na tym się fajnie jeździ. Trzeba popróbować, trzeba zobaczyć. Jedni będą kochać T-Blade'y, jedni będą kochać Bauerka.
czy tam CCM-a, nie wiem. Nie jest to tak, że to jest jakiś wynalazek dla niedoświadczonych, nieumiejących jeździć. Jest w tym jakaś myśl, jest w tym fan, jest zabawa, jest uśmiech. Te stalki potrafią wywołać uśmiech na twarzy jeżdżącego do momentu, dopóki są ostre, dopóki są fabryczne po prostu. Potem ten uśmiech jest coraz mniejszy i potem już przy drzwiach leżą, jak ja wychodzę i biorę bauery, bo wczoraj były w ostrzalni, prawda? Ale generalnie można polecić, no zwłaszcza jak ktoś ma daleko do ostrzalni, to słuchajcie, jeśli ktoś jeździ w sezonie, nie wiem, dwa razy w tygodniu, to myślę, że na sezon może by mu starczyły. Zależy jak jeździ, prawda, jak on nie dba i jak jeździ, czy dużo hamuje, ile waży i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że mogłyby na sezon starczyć, więc już by jakiś sens by to miało. No ja się będę tym bawił dalej, nie wyrzucam, odłożę, fajnie, zawsze wiecie jak jest z dziećmi, chowa się zabawki, jak się dziecku znudzi, potem się wyciąga i dziecko się bawi jak nowymi, także poleżą chwilę, dobra, jestem piły, wyjmę z szafy, pójdę pojeździć, okaże się pewnie, że będę miał taką samą frajdę jak były nowe, one jeszcze nie tracą tych właściwości, tak mówię, od kliknięcia. No to chyba tak powiedziałem Wam wszystko, co tutaj mogę powiedzieć o tych... A, jeszcze jedną rzecz wspomnę, ja tak mówię wszystko z głowy, także słuchajcie, to troszeczkę takie szarpane. Myślałem na początku, że te ostrza T-Blade będą troszkę szersze od bauerowskich tu, że stalki będą szersze i że promień ostrzenia będzie inaczej przekładał się, no bo wiadomo, jak szersza stalka, ten sam promień, to będzie głębszy rowek, tak, w szerszej stalce. Ale zmierzyłem sów miareczką, mają tą samą szerokość, także nie ma tutaj problemu, szerokość jest ta sama, stalki, więc to ten promień ostrzenia przekłada się mniej więcej na odczucia Bauer T-Blade. Jeszcze jeden efekt fajny, który odczułem jak jeździłem a propos skręcania. Popatrzcie na nity, tak? Nity. Są nity metalowe, prawda? I tutaj napięcie. Tutaj napięcie jest nit miedziany i tu jest miedziany. Słuchajcie, taki miałem wrażenie, nie wiele razy jak jeździłem na tych T-Blade'ach, jak skręcałem, że się zatrzymałem i musiałem sprawdzić, czy mi się płoza nie poluzowała, bo to było zaraz tam po przenitowaniu w Sport Rebel. Czy stanąłem pod bandą, złapałem za płozę i sprawdzam, czy mi się nie poluzowało, bo czułem w skręcie, jak mi się odrywa podeszwa od płozy. No po prostu nie wiem, jak to określić. Czułem tutaj na podbiciu, tak jakby mi się odrywała po prostu noga od buta. No ale nic się nie odrywało, wszystko było ok. Po prostu w tych skrętach są takie przeciążenia na tych T-Blade'ach, że to tylko w jednej nodze miałem takie uczucie, w drugiej nodze nie. W jednej nodze, nie wiem, czy to ten nit miedziany pracował, bo one są miedziane, żeby one trochę pracowały. Mieć jest jakoś tam bardziej rozciągliwa podobno, czy coś takiego. I no niesamowite, myślałem, nie wiem, mówię co czułem, miałem wrażenie, że mi się podeszwa odrywa od łyżwy. Nic takiego nie miało miejsca. Ale czułem to wielokrotnie w ostrym, ciasnym skręcie. No, coś przerażającego. Ale to pokazuje, jaki potencjał jest w tych ostrzach, jak są nowe. Potem już tego nie miałem. One jak się troszeczkę stępiły, ja już gdzieś w głowie, że wyskakują, już nie można tak skręcać. Ale jak były nowe, jak zakręcałem, to niesamowite. No, myślałem, że mi się but rozlatuje.
No dobrze, to chyba o T-Blade'ach wszystko. Polecam. Fajna rzecz. Ile mnie to kosztowało? Mając stary but, pojechałem, wysłałem buty do Sport Rebel, brałem kolory, chłopaki mi przebili nity. Kosztowało mnie wszystko 600 zł. Z robocizną, z zakupieniem zestawu i jednych ostrzych chyba. Już nie pamiętam. Coś koło 600 zł. To są tego rzędu. Ale za 600 zł można sobie kupić całe łyżwy T-Blade'y. Nawet jak gdzieś patrzyłem po sklepach jakichś takich internetowych, to i za 300 zł można kupić łyżwę typu T-Blade, prawda? But. Tylko powiem Wam tak. Jak kupisz łyżwę T-Blade za 300 zł, gdzie ja zapłaciłem za wymianę płozy i wszystkich tych duperelków 600, to ile wart jest ten but? Tak, co to jest za but? Nawet niech on, wiadomo, że tutaj w częściach to drożej wychodzi niż cały tam but. No właśnie. Także te tanie to nie wiem, nie wypowiem się. Ja T-Blade mam założone na but NXG. Jest to bucik bauerowski sprzed kilku lat, topowy. Już przeze mnie zjeżdżony, ułożony. Także dzisiaj mu opowiadałem Wam tylko o płozach i ostrze T-Blade. Nie skupiam się tutaj na bucie. But to jest inna historia. Jeszcze tak szybciutko, bo już widzę 36 minut do was mówię. Jeszcze tak powiem Wam, że tak. T-Blade. Kończymy temat. Widzicie? Jęzor, firma, Kanada, nasz. Przyszły języki, zmieniłem, może zrobię film, jeśli kogoś interesuje. Wymieniłem języki, może zrobię jakiś króciutki filmik, jak wyglądały stare. Przeszyłem szydło, nici, wszystko się udało, fajny język. Zrobię coś o tym, w każdym razie już zrobione, buty jeżdżą w nowych językach. No i to tyle chyba. Jeździcie, kończy się sezon. Idę na łyżwy. Na razie.